Hej kochani, mamy w końcu lato, więc domyślam się, że żadnemu z Was nie chce się teraz siedzieć przed komputerem i oglądać mojego tutorialu. Ale, całe szczęście mamy komórki i Wi-Fi jest dostępne praktycznie wszędzie, także możecie skorzystać z tego tutorialu również na wakacjach, a przychodzę do Was z tutorialem na mega proste, fajne kolczyki, które żeby wykonać potrzebujecie tylko właściwie trzech rodzajów koralików i robi się je szybko, przyjemnie i łatwo się ich uczy, co jest ich chyba największym plusem. No więc skoro już zareklamowałam, no to pokażę Wam teraz, jakie koraliki potrzebujecie, żeby zrobić takie oto kolczyki, które tutaj widzicie w zbliżeniu. Albo i nie widzicie. O, już widzicie. Jest strasznie gorąco, więc nie patrzcie na kolor moich rąk, który jest czerwony, ale musiałam zamknąć okna, ponieważ tam coś się dzieje na zewnątrz i jest bardzo głośno. Okej, wracam. Potrzebujemy, tak jak mówiłam, trzech koralików, trzech rodzajów koralików, więcej niż potrzebujemy sztuk, ale trzech rodzajów. Potrzebujemy przede wszystkim koraliki ginkgo beads, które pojawiły się niedawno w Passarcie i które stały się już totalnym hitem. Chyba nie ma osoby, która ich nie zna. Jeżeli jesteście na grupie Passartu, to wiecie, że one są po prostu teraz non-stop na tapecie i ja też postanowiłam je wykorzystać do tych kolczyków. Ja sobie wybrałam koraliki ginkgo w takim złotym kolorze, bo do opalenizny złoty to jest przecież teraz przemaster. Co prawda mnie opalenizna nie grozi, ale może Was zachęcę do wykorzystania też tego koloru. Potrzebujemy Fire Polish. Ja sobie wybrałam w takim emeraldowym kolorze, ale oczywiście tutaj możecie sobie wybrać dowolnie, jak chcecie. Koraliczki Toho, rozmiar 11, to jest taki już chyba standard. Bardzo często ich używam we wszystkim. Igły Johna Jamesa. Ja mam igły do nawlekania koralików, do haftowania też będą dobre, w rozmiarze 10x13 albo 12, byleby były cienkie i byleby przeszły przez koraliki Toho. Potrzebujemy oczywiście bigielki, no bo bez bigielków to ani róż, żaden kolczyk niestety nie powstanie. No a skoro już mamy igłę, no to też potrzebujemy nić. Ja wybrałam sobie nić do haftu koralikowego. One wszystkie są bardzo fajne, te, które znajdziecie w Passarcie. Mają przede wszystkim tą właściwość, że się tak łatwo nie przedzierają i są fajniejsze od nić monofilowych. Minusem i plusem jest to, że mają kolor, więc musicie je dokładnie dopasować do Waszej pracy i do Waszych koralików, żeby to ładnie się komponowało. Czasami można wykorzystać też nić na zasadzie kontrastu. Jeżeli macie ochotę, to możecie sobie to wykorzystać, taką poradę. Nożyczki? Mówiłam już o nożyczkach, chyba jeszcze nie mówiłam. No, bez nożyczek to ani róż. No i szczypczyki do tego, żeby założyć bigielki. Ok, chyba powiedziałam wszystko, co potrzebujemy. Ja już sobie nawlekłam pół metra nici na igłę. Nie wiążemy supełka na końcu, w przeciwieństwie do sutaszu. I teraz tak, jeszcze raz pokażę Wam, jak wyglądają te kolczyki. Tak. Trochę tu sierści mi wlazło, bo kot tu przed chwilą był. I teraz tak. Bierzemy pierwszy koralik ginkgo. Przeszywamy go. I teraz kwestia jest taka, że wiem, że da się to zrobić inaczej, ale ja po prostu za nic nie ufam niezwiązanym niciom. Ja po prostu muszę mieć ten supełek, bo ja wtedy wiem, że to mi się nie rozwali. Oczywiście taki supełek można schować, zaraz Wam pokażę jak, w dziurce koralika i wtedy nic nie jest widoczne i wierzcie mi, fajniej się pracuje. A potem i tak tą nić się odetnie i nic nie będzie widać. O, widzicie? Jest wszystko schowane. Nic tutaj nie będzie przeszkadzało. Ok, no i teraz, jak już mamy to, to wysypujemy sobie koralik Fire Polish i będziemy dawać naprzemiennie. Raz koralik Fire Polish i raz koralik ginkgo. One są tak są te dziurki zrobione, że musicie się wbijać tylko w ten sposób. Nie wbijecie się tak. To jest bardzo istotne w tych koralikach, bo mnie to na przykład zdziwiło. Ale już się do tego przyzwyczaiłam. Jako, że w moim kolczyku użyłam czterech koralików ginkgo, tutaj zrobię dokładnie tak samo. Czyli daję naprzemiennie. Raz koralik ginkgo, raz Fire Polish. Ok, mam cztery. I teraz, jak możecie zobaczyć, ja sobie tutaj dobrałam jeszcze koraliki Toho, 5 sztuk, więc teraz też je
Wybieram. Pięć. Okej. Mamy to. I wbijam się z powrotem w korali ginkgo. A teraz będę dawać tylko koraliki Fair Polish i wbijać się w drugą dziurkę koralika, co jest ciężkie do pokazania, bo one na początku tak lawirują. Ale myślę, że jakoś damy sobie radę z tym. No pewnie już damy. Tak jak mówię, te kolczyki są fajne, bo dzięki kolorom ginkgo one są już same w sobie bardzo efektowne. A dodatkowo są bardzo proste i nie trzeba dużo rzeczy, żeby je zrobić. Więc jeżeli chodzi o wakacyjne stylizacje i wakacyjne szycie i tworzenie w plenerze, no to mają same plusy. O tak, dzień dobry kocie, wiem, że jest ci gorąco. Okej, no i skoro, przepraszam za przerywnik, skoro mamy już te cztery, to tak jak widzicie, na czymś musimy zawiesić bigielek. Ja sobie dodałam tutaj sześć koralików Toho, co też teraz uczynię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Fantastycznie. I przewiercam się tutaj. I teraz wiecie co, ja generalnie, owszem, ufam nici, ale nie jestem aż tak super za tym, żeby to była tylko jedna nić, więc ja sobie teraz przeszywam wszystko jeszcze raz. Dobra, ja już mam wszystko przeszyte i tak jak mówiłam, ja jestem ogromną fanką supełków, chociaż wiele osób zajmujących się beadingiem powiedziałoby, że takie przeszycie wystarczy, to ja jednak zawsze robię taką pętelkę, a właściwie dwie. I to się wszystko schowa tutaj w koraliku, przeszywam i teraz dopiero mogę odcinać nitkę. Wszystko się pięknie schowa. Teraz odcinam też tą, którą miałam tutaj z początku. Ok. Biorę szczypczyki. Zakładam. Dobra. No i słuchajcie, mówiłam, dosłownie parę minut i już mamy gotowe kolczyki. Tu Wam jeszcze pokażę te większe. Te większe mają nieco inne ułożenie. Mega proste, efektowne i efektywne. I bardzo, bardzo fajne. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie subskrybować i dać nam kciuka w górę. Jeżeli wykorzystacie ten pomysł i zrobicie takie kolczyki i będziecie się chcieli tym pochwalić, na Instagramie możecie nas oznaczać hashtagiem kurs Passart i dzięki temu szybciej Was znajdziemy i będziemy mogli podziwiać efekty. Zachęcam Was też do odwiedzenia mnie na Gitago Art. Jeju, to jest tak strasznie duszno, że już zmierzam szybko ku końcowi. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody, szczególnie jak jest gorąco i do zobaczenia w następnym tutorialu już niedługo. Pa, pa!